Cześć kochani, skończył się miesiąc sierpień, więc przychodzę do Was z ulubieńcami właśnie tego miesiąca, który się skończył i który jednocześnie jest takim, no, naszym przynajmniej takim umysłowym zakończeniem wakacji, więc oprócz tego, że będą to ulubieńcy miesiąca, to również będą to produkty te, których najczęściej używałam właśnie w wakacje. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Przechodzimy do mojego koszyka. Jak zawsze mam naszykowany, słuchajcie, taki koszyczek. Zawsze sobie do tego koszyka daję te wszystkie rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, żeby właśnie wszystko mieć razem, wiecie, żeby było wszystko na miejscu. I zacznę może najpierw tak jakoś niestandardowo. Tak jak będę wyciągała, tak po prostu będzie. Pierwszy taki produkt, który jest kolejnym rokiem tak naprawdę testowany, to produkt z Bielendy, który właśnie ma taką formułę jakby podkładu do ciała i koryguje właśnie pewne niedoskonałości typu jakieś tam żyłki, popękane jakieś tam takie nierówności, czy po prostu jak chcecie sobie troszeczkę nadać kolorytu, takiego właśnie błyśnięcia słońcem. I właśnie mówiłam w zeszłym roku tutaj w filmiku o tym produkcie i wiecie czemu się śmieję, bo to wtedy był mój pierwszy filmik i tak, teraz właśnie minął rok na YouTubie, tak o, po prostu pstryk i se minął. Pierwszy raz wtedy miałam do czynienia z obrabianiem filmu, z przygotowaniem sobie oświetlenia, kadru i tak dalej. No i muszę przyznać nieskromnie, że jak na pierwszy raz, no to jeżeli chodzi o oświetlenie wówczas, jeżeli chodzi o kadr, to było całkiem spoko. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle totalnie sposób wypowiadania się oraz późniejszy montaż tego filmu, dramat. No ale to tylko pokazuje, że człowiek się rozwija. Dzięki temu, że mamy możliwość obserwowania własnego postępu, tego co kiedyś robiliśmy trochę gorzej, a później coraz lepiej, właśnie to jest takie motywujące, bo widzimy, że się da, że nie ma czegoś takiego, że ja się za to nie wezmę, bo ja nie umiem. Umiesz, tylko się musisz nauczyć, musisz spiąć poślady i dasz radę. No i oczywiście tradycyjnie ja rozgadałam się i gadam w ogóle nie na temat, ale tak po prostu jest to okazja do tego, żeby sobie to przypomnieć. Hehe. On jest dostępny w drogeriach Natura, z tego co mi wiadomo i pewnie już nie tylko. I można go dostać w cenie około chyba 20 zł, o ile się nie mylę. Kolejne produkty takie na lato, które mi towarzyszyły tak naprawdę cały czas, to były 3 lakiery do paznokci. Najpierw Wam pokażę taki set, bo sobie połączyłam, to tak po prostu wyszło. I ja sobie właśnie kładłam najpierw ten lakier, a później sobie kładłam ten z drobinkami i to tak, wiecie, ciekawie wyglądało, troszeczkę inaczej, nie było wszystko takie jednolite. I ten jeden lakier właśnie jest z Golden Rose, on ma numerek, o ile to jest numerek 69, a ten drobinkowy to jest lakier w numerze 236 i on się nazywa Blue Mist. No i ten drugi lakier to jest lakier z Eveline, on jest mega szybko zastygający i długotrwały i ma, wiecie co, fajne szczoteczkę, bo ma tą szczoteczkę taką, znaczy pędzelek, nie szczoteczkę, taki mega rozłożysty, taki mega duży i naprawdę fajnie się właśnie maluje, szczególnie jak się ma taką dużą płytkę paznokcia, jak na przykład ja. Ten produkt ma bardzo fajną tą, pędzelek ma taki fajny, duży i on ma numerek 065. Czyli zastanawiacie się, dlaczego właśnie teraz świecą mi się oczy, to dlatego, że przed chwilą znowu ziewałam. Teraz już przechodzimy do kolorówki i zacznę od twarzy. Do twarzy takie 4 produkty, które po prostu były moim nieodłącznym towarzyszem podróży w ostatnim czasie, podróży makijażowej i był to tak, po kolei. Najpierw baza pod podkład. Testowałam ją ostatnio w teście na żywo i jest to baza z Gosha. Jest ona nawilżająca i powiem Wam szczerze, że ona oprócz tego, że jest nawilżająca, to jeszcze fajnie przedłuża trwałość produktów, których później używamy do twarzy, takich jak podkład, czy nawet krem CC lub BB. Natomiast nie powiem Wam, w jakiej właśnie cenie była ta baza, no bo po prostu nie wiem. Kolejno był to krem, oczywiście teraz zgaduj z gadula. Jaki produkt do twarzy był mój ulubiony? No, zgadujcie. Zgadłaś! Jest to krem CC z Eveline Magical Color Correction. I wiecie co? To jest w ogóle też kolejna rzecz, która zasługuje na to, żeby teraz zobaczyć z tematu. Bo ostatnimi czasy jest tak, że za każdym razem jak spodoba mi się jakiś krem CC, to on później jest wycofywany ze sprzedaży. Ja nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi, ale tak samo jak krem z Belle był po prostu wow i ja się w nim zakochałam. I wycofali go i pozostawili tylko w szafach Belle krem CC Hypoallergic, który jest zupełnie inny niż ten, który ja miałam. Tak samo teraz zachwyciłam się tym produktem, kremem CC od Eveline i oczywiście też go wycofali i weszła jakaś tylko taka zielona wersja.
Też to jest niby krem CC czy tam BB, ale no nie jest to to samo, więc dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? W każdym razie ten krem był bardzo tani, on kosztował około 10 zł. Ja go mam w odcieniu 53. Jest dostępny również w kolorach 52 oraz 51, więc jeżeli jesteście takimi osobami bardziej ze śniadą cerą, a nie taką całkiem jasną, to myślę, że któryś z tych kolorów na pewno Wam by przypasił, tylko teraz już Wam nie przypasi, ponieważ nie można go kupić. Jakbyście kiedyś widziały gdzieś na internetach, że jest ten produkt, to koniecznie alarmujcie, dawajcie mi znać, bo ja go chcę na następny rok. Nie, no wiecie co mam powiedzieć, takie nagrywanie jest bez sensu. Później mnie zjedziecie. Zjedziecie mnie, że takie od niechcenia czy coś. Ja się Was boję. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy już jest Was tak dużo. Polecam serdecznie. I produkt, którym utrwalałam, produkty, o których wspominałam przed chwilą, był to produkt z Bourjois i jest to puder transparentny w kolorze 01 Peach. I on ma fajne żółte tony, on idealnie moim zdaniem się wpasowuje w takie właśnie bardziej śniade karnacje z żółtymi tonami, jest po prostu idealny, świetnie utrwala i korektor pod oczami i makijaż na twarzy naprawdę na cały dzień, oprócz tego jest leciutki, drobno zmielony, więc po prostu jest praktycznie niewidoczny na twarzy, a jednocześnie wykonuje swoją robotę, więc jest super. Ja go kupiłam w Rossmanie na promocji. Bodajże wtedy było chyba 40%, więc mi się udało go wyhaczyć za około 30 zł i jestem bardzo zadowolona, dlatego że on jest dość duży, ma 32 gramy i myślę, że jeszcze mi starczy na troszkę czasu, ponieważ jeszcze jest go połowa. No i dalej jesteśmy przy twarzy i przy produktach do twarzy. I produkt, który służył całe lato, jest to co? Bronzer oczywiście z Kobo w kolorze New Beyond Desert, jest to numerek 311. On jest fajny, taki zgaszony, chłodny, idealny do konturowania. To właśnie polecam Wam serdecznie w szafach Kobo znaleźć sobie ten bronzer, moje drogie dziewczyny. Cena to chyba około, zabijcie mnie, ale po prostu nie pamiętam. I dalej jesteśmy przy twarzy, tak, dużo będzie twarzy. To są cienie z Catrice Defining Blush. Ja ogólnie za bardzo za cieniami nie przepadałam cały czas tak naprawdę, bo nie, po prostu jakoś mi to nie odpowiadało. I akurat te dwa cienie są czymś, co na mnie wywarło wyjątkowe wrażenie, jeżeli chodzi o produkty związane z różami, a nie z cieniami. I właśnie ten jeden ma kolor Love and Peach, a ten drugi Mandarin. No i ten jest taki bardziej soczysty, ten jest taki bardziej drugi zgaszony, ale obydwa są piękne, naprawdę fajnie się prezentują na twarzy. Ja właśnie teraz mam ten mandarynkowy i ja jestem z nich mega zadowolona. Naprawdę one są bardzo wydajne, bo praktycznie ich w ogóle nie ubyło, a no powiem szczerze, że ja używam ich ostatnio codziennie. I też nie powiem Wam normalnie ich standardowej ceny, bo ja je też pewnie kupiłam w jakiejś promocji, tak mi się coś wydaje. Ale myślę, że tak około chyba 11 czy może 9-10 zł jakoś tak. Wiecie, wszystkie produkty w zasadzie, które ja Wam polecam, bo takie staram się dla Was testować właśnie, żebyście mogły uwierzyć w to, że da się wykonać fajny i trwały makijaż tańszymi produktami niż tylko jakimiś super profesjonalnymi. Więc na pewno one po prostu były tanie, natomiast jak bardzo tanie, to albo ja Wam sprawdzę, albo Wy sprawdźcie i dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem. I zostały mi jeszcze tylko trzy rzeczy i najpierw może wspomnę o paletce. Paletce, którą sobie sama skomponowałam, jest to paletka, sama ta paleta magnetyczna jest z Inglota, również jest z Inglota, jest to ten cień u góry. Chodzi o te pozostałe cienie, które tutaj są i tutaj wszystkie te cienie matowe, słuchajcie, które widzicie, to wszystko są cienie z Kobo, bo one są naprawdę, naprawdę mega godne uwagi. Mają mega pigmentację, są mega trwałe i są mega tanie. Więc ja jestem zakochana w cieniach pojedynczych z Kobo i ja Wam je serdecznie polecam. Jeden taki cień pojedynczy kosztuje około 10 zł, ale fajne jest to, że można sobie te cienie przełożyć właśnie do albo dużej palety magnetycznej, albo na swoje własne potrzeby, do takiej mniejszej i po prostu mieć to wszystko pod ręką, fajnie ułożone. Produkty do ust, które najczęściej gościły na moich ustach, to jest produkt jeden, który teraz mam na ustach, jest to Golden Rose Velvet Matte w kolorze 30 i Golden Rose Velvet Matte Lipstick w kolorze 07, a ten 07, on jest taki chłodnym odcieniem różu, jeżeli to będzie widać w ogóle. I obydwa te produkty do ust są niesamowicie trwałe, bardzo fajnie się wkomponowują w usta. Są matowe, ale nie wysuszają i są tanie, kosztują około 10 zł. Ja już tych produktów z Golden Rose Velvet Matte mam dość sporo i tak naprawdę
myślę sobie, że ja po prostu się z czasem będę pozbywała różnych innych produktów, bo te są dla mnie super pod każdym względem, więc totalnie nie widzę potrzeby posiadania innych produktów, jeżeli te mnie zadowalają. No i rzecz, o której robiłam test na żywo i która jest po prostu ulubieńcem, ponieważ mi mega ułatwiła życie, a to jest jajeczko Egg Brush Brush Egg, którego rozdanie skończyło się w dniu wczorajszym. Jeżeli będziecie oglądać ten film, to skończyło się w dniu 3 dni wcześniej, nie wczorajszym. I to jajeczko było przeze mnie robione test na żywo, więc możecie sobie zobaczyć tutaj. I tam właśnie był ogłoszony konkurs wówczas, więc już wkrótce, bo do tygodnia dam wam znać, kto właśnie otrzyma, jakie trzy osoby otrzymają właśnie takie jajeczko w ramach prezentu, takiego wygranego w konkursie właśnie tego jajeczka. To jajeczko mega ułatwiło mi życie, jeżeli jesteście ciekawe, w jaki sposób mi ułatwiło życie, to właśnie zachęcam was do tego filmiku, do którego was przed chwilą odwoływałam. Naprawdę mycie pętli zajmuje mi o wiele mniej czasu, więc po prostu ja jestem zachwycona. W stałej cenie możecie kupić to jajeczko na sklepie bodajże chyba Urodomani. W każdym bądź razie podlinkuję wam oczywiście stronkę, na której możecie zakupić sobie to jajeczko i ono w standardowej cenie chyba kosztuje około 35 zł, ale warto też polować na promocji, ponieważ w promocji możecie to jajeczko kupić bodajże chyba za 25 czy za 29, już nie pamiętam. Ale myślę, że ono jest ogólnie warte swojej ceny, bo naprawdę mega, mega ułatwia życie. A więc tak, kochani, przebrnęliśmy przez tych nieszczęsnych ulubieńców. Dzisiejsze nagrywanie sprawiało mi wielki problem, ponieważ po prostu byłam totalnym nieogarem. Nie potrafiłam sklecić myśli, cały czas ziewałam. I mam wrażenie, że ten filmik w ogóle będzie jakiś, nie wiem, nieskładny, nieładny, jakiś taki dziwny. No i nie krzyczcie na mnie, no. Nie, a tak serio, to dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać koniecznie, jakie produkty były waszymi ulubieńcami w wakacje, w lato, które no jeszcze jest piękne, ale jednak kalendarzowo się nam wkrótce skończy. No, teraz to zabrzmiałaś tak, jakbyś chciała nam zepsuć humor. Więc koniecznie dajcie znać, jakie produkty były waszymi ulubionymi w miesiącach letnich. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, moi drodzy!